Odkryj moc swojego światła, światło czystości. Wewnątrz każdego z nas istnieje światło, światło czystości, prawdy i siły. Mało kto łączy się z nim w szczęśliwych chwilach, ale w mroczniejszych momentach wiele osób uświadamia sobie, że nosiło je w sobie przez całe życie. Właśnie w tych głębokich realizacjach istota naszego istnienia naprawdę zaczyna promieniować. Prawdziwa moc drzemie wewnątrz, jak powiedział Ralph Waldo Emerson: Jesteś wszystkim. Czego kiedykolwiek szukałeś? Twoje źródło, twoja istota to czysta energia i świadomość. Ta energia promieniuje swoim światłem, wewnętrzną jasnością, która jest twoją esencją. Przenosi nas poza fizyczne i materialne aspekty naszego życia, łącząc z nieskończonością i wiecznością. Rozpoznanie tego połączenia jest pierwszym krokiem do uwolnienia transformującej energii, która w tobie drzemie, siła zewnętrzna i wewnętrzna. Każda istota ludzka na Ziemi uosabia zarówno siłę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Rozpoznajemy naszą zewnętrzną moc, gdy obserwujemy otaczający nas świat, gdy patrzymy na zewnątrz, postrzegając siebie przede wszystkim jako byt fizyczny w środowisku zewnętrznym. Z kolei nasza moc wewnętrzna, często określana jako światło świadomości, staje się widoczna, gdy zagłębiamy się w siebie, gdy wchodzimy w wewnętrzne sfery naszej świadomości i rozpoznajemy swoją głębszą istotę. Krishna Murti powiedział, życie zewnętrzne jest żebrakiem, a życie wewnętrzne jest królem. Siła zewnętrzna to taniec dźwięku, podczas gdy moc wewnętrzna to pieśń ciszy. Życie dźwięku to tworzenie tego, co w nas ludzkie, życie ciszy to tworzenie tego, co boskie w nas. Siła zewnętrzna śpiewa z wyobraźnią, tańczy z pokusą, umiera w frustracji. Siła wewnętrzna znajduje wyraz w koncentracji, medytacji i kontemplacji. Koncentracja pozwala nam z wdziękiem przyjmować wyzwania życia, podczas gdy medytacja je oczyszcza i oświetla. Kontemplacja pomysłowo transformuje życiowe trudności w złote okazje dla naszej wewnętrznej istoty. Twój wewnętrzny pilot Im głębiej wchodzisz w samoświadomość, tym bardziej odkrywasz unikalne cechy, które sprawiają, że Twoje światło świeci jasno. Twoje światło jest tak samo niepowtarzalne, jak Twój odcisk palca. Uosabia Twoją indywidualność i powinno być za takie celebrowane. Zostało ukształtowane przez Twoje doświadczenia, triumfy, a nawet wyzwania. Twoje wewnętrzne światło nie jest statyczną jednostką, jest dynamiczną siłą, która prowadzi Cię przez całe życie. Szepcze do Ciebie poprzez intuicję, wskazując drogę do Twojego prawdziwego celu. Słuchaj tego wewnętrznego głosu, podążaj za swoimi pasjami, a naturalnie wpasujesz się w kierunek, który rezonuje z Twoją duszą. Przyjmij swoją wyjątkowość, pokochaj siebie. Świadomość. Kluczem do odblokowania pełnego potencjału tego wiecznego źródła światła jest bezwarunkowa akceptacja siebie. To światło świadomości, to punkt, w którym wykraczasz poza myślenie, pozostając świadomym i obecnym, Albert Einstein trafnie zauważył: Najpiękniejsze doświadczenie, jakie możemy mieć, to tajemnica. Jest to źródło wszelkiej prawdziwej sztuki i nauki. Poza myślami istnieje rozległy obszar świadomości. Jest to świadomość poprzedzająca myśl, świetlista krajna świadomości, która świeci, zanim przybierze formę myśli. To światło świadomości nie jest od nich odrębne, raczej myśli są formami, które przyjmuje świadomość. Głębokie uświadomienie sobie, że jesteś tym światłem, jest niezwykle istotne. To jedyna niepodważalna prawda w tobie, istota twojej duszy. Możesz zgłębiać aspekty takie jak ego, osobowość, historie i ramy myślowe, które definiują kim jesteś, ale twoja esencja pozostaje poza sferą pojmowania. Jest nierozłączna z transcendencją, często określaną jako Bóg lub źródło. Jesteś przedłużeniem tej boskiej esencji, podobnie jak promień słoneczny emanuje ze słońca. Jesteś połączony ze źródłem, ale jednocześnie wyjątkowo indywidualny, jak trafnie ujęła to Hildegard von Bingen. Dusza jest tym miejscem. Gdzie niebo dotyka ziemi, podobnie jak słońce za burzowymi chmurami, twoje wewnętrzne światło pozostaje zawsze obecne. Nawet w trudne i pochmurne dni, nadal świeci, nigdy tak naprawdę nie gaśnie. Symbolika. W całej historii, w różnych starożytnych kulturach, słońce i księżyc miały głębokie znaczenie symboliczne, każdy z nich reprezentował unikalne aspekty ludzkiego doświadczenia. Karl Jung, wybitny psychoanalityk powiedział wszyscy nosimy cień i im mniej jest świadome w życiu osobistym tym bardziej ciemny i gęsty staje się w nieświadomym życiu publicznym słońce przez wiele cywilizacji było czczone jako symbol życia witalności i oświecenia godnym uwagi przykładem jest starożytny Egipt gdzie bóg słońca era odgrywał centralną rolę w wierzeniach religijnych era był postrzegany jako twórca wszystkiego przynoszący światło i dawca boskiej mądrości Codzienny wschód i zachód słońca odzwierciedlały cykliczną naturę życia i śmierci, wzmacniając ideę odnowy i odrodzenia. Z kolei w wielu starożytnych kulturach księżyc często reprezentował bardziej enigmatyczne i emocjonalne aspekty ludzkiego istnienia. W hinduizmie księżyc jest powiązany z bóstwem Chandra, które symbolizuje umysł i emocje. Przypływ i odpływ światła księżyca miały wpływać na ludzkie nastroje i zachowania, a pełnia księżyca była uważana za czas wzmożonych emocji i introspekcji kiedy emocje i ukryte aspekty jaźni wychodziły na powierzchnię. W wielu starożytnych kulturach Słońce i Księżyc były ściśle ze sobą połączone, symbolizując dualizmy życia. Słońce symbolizowało jasność i świadomość, podczas gdy Księżyc uosabiał głębiny podświadomości, emocje i intuicje. Razem tworzyły zrównoważoną i harmonijną reprezentację ludzkiego doświadczenia, przypominając nam, że zarówno światło i cień, jasność i tajemnica są niezbędnymi elementami naszej podróży przez życie. To wewnętrzne światło nie jest czymś, co można zobaczyć gołym okiem, ale można je poczuć w cieple szczerego uśmiechu, szczerości miłego gestu i głębi naszego współczucia. To światło, które świeci jasno, gdy akceptujemy swoje prawdziwe ja, gdy żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami i pasjami. Cienie życia Niestety, zbyt często pozwalamy, by cienie wątpliwości i niepewności przyćmiły to wewnętrzne światło. Słuchamy głosów krytyki i porównań, zapominając o blasku, który w nas mieszka. Szukamy zewnętrznego potwierdzenia i akceptacji, wierząc, że nasza wartość jest ustalana przez innych, a nie rozpoznając, że jest ona nieodłączną częścią naszego istnienia. Maja Angelou, amerykańska poetka, stwierdziła, już nauczyłam się, że bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko w twoim życiu jest idealne. To znaczy, że zdecydowałeś się skupić na wszystkich dobrych rzeczach, cienie życia dotykają każdego człowieka. Niezależnie od pochodzenia czy posiadanych dóbr. W każdym życiu istnieje okres, który odsłania ciemniejsze aspekty egzystencji. Jednak ta ciemność służy głębokiemu celowi, by odsłonić głębokie znaczenie samego życia. Dzięki niej uświadamiasz sobie, że twoje istnienie to o wiele więcej niż twoja zwykła obecność. Ta świadomość cię wzmacnia, zalewając cię ogromną siłą, która ostatecznie zwycięża ciemność. Twoja perspektywa się zmienia i odkrywasz nową nadzieję. Światło wewnątrz. W najciemniejszych momentach życia połącz się ze światłem wewnętrznym, które w tobie drzemie. Przypomnij sobie, że każde wydarzenie ma cel. Utrzymuj wiarę, bo ciemność nigdy nie może całkowicie przysłonić światła w tobie. Mocą tego światła jest samopoznanie, które człowiekowi daje. Kiedy człowiek wchodzi w to światło, ono objawia mu jego prawdziwy stan. Prawdą jest, że nikt nie może przyćmić blasku w tobie, chyba że ty mu na to pozwolisz, jak powiedział Joseph Campbell, amerykański mitolog. Mit jest mapą do psychiki, światło z samej swej natury posiada wrodzoną zdolność do poruszania się i oświetlania nawet najciemniejszych ścieżek. Jeśli postrzegamy siebie jako istoty światła, naturalnie z tego wynika, że posiadamy również wrodzoną zdolność do odnalezienia drogi. Nasze wewnętrzne światło służy jako prowadząca latarnia na naszej drodze, pozwalając nam zidentyfikować i podążać za naszym kierunkiem. W momentach decyzji i wyboru nasze wewnętrzne światło przyjmuje rolę latarni ulicznej, rzucając delikatny blask na rozdroża, dając nam czas na zastanowienie się nad naszymi możliwościami. Twoje wewnętrzne światło Nasze najwyższe światło, to połączone ze źródłem, przypomina potężny reflektor. Nieustannie rzuca światło na szerszą perspektywę, zawsze wiedząc, co nas czeka, czego unikać i dokąd zmierzać. Światło, w swej istocie, pozbawione jest emocji, jest bezstronne i nieosądzające. Po prostu rzuca swą jasność na nasze emocje, nie wydając osądu ani nie określając, czy nasze wybory są dobre czy złe. Jego celem jest oświetlenie, dając nam jasność, byśmy mogli sami podejmować decyzje, jak stwierdził Konfucjusz, starożytny chiński filozof. Najpiękniejszą rzeczą nie jest to, by nigdy nie upadać, ale by zawsze wstawać po upadku. Pielęgnowanie Twojego wewnętrznego światła wymaga współczucia do siebie, akceptacji siebie i dbania o siebie. Oznacza to pielęgnowanie Twoich marzeń i aspiracji, bez względu na to, jak duże czy małe mogą być. Oznacza to akceptację Twoich niedoskonałości i uczenie się na błędach. Oznacza to bycie sobą, nawet gdy wydaje się to trudne. Podsumowanie. Twoje światło uosabia Twoją moc, a ta moc jest napędzana przez blask emanujący z Twojego źródła. Prawdziwe przebudzenie następuje, gdy uświadomisz sobie, że posiadasz moc regulowania intensywności swojego wewnętrznego światła, podobnie do sterowania własnym ściemniaczem. Nasze wewnętrzne światło nigdy nie gaśnie, nawet gdy to ziemskie życie się kończy, ono pozostaje połączone z Twoją duszą, która nadal świeci jasno, jak stwierdził Ralf Waldo Emerson: Zawsze jest coś, co świeci Wam w obliczu. Co jest niewyczerpane, zaczęliśmy jako światło, trwamy jako światło, nosimy światło, dzielimy się światłem, łączymy się ze źródłem poprzez światło, inspirujemy świat światłem. To energia, tak samo jak my jesteśmy energią, niech Twoje wewnętrzne światło zawsze świeci jasno, oświetlając Twoją drogę i inspirując tych wokół Ciebie. Napisz w komentarzu, co odkryłeś w sobie po obejrzeniu tego filmu, może do czegoś Cię zainspirował. Pisz, chętnie przeczytam. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link, trzymaj się cieplutko, Twoja kolorowa wizja życia.